właściwie to parę kwestii, trzy kwestie, które chciałem nadmienić, zanim zaczniemy uczyć się i studiować. Te kwestie odnoszą się tak. Pierwsza kwestia odnosi się do kurnika, do słowa kurnik. Słuchajcie, kochani, uderz w stół, nożyce się odezwą. To jest stare polskie przysłowie, ale bardzo, bardzo na czasie. Ono zawsze było na czasie i zawsze będzie na czasie. Oczywiście ja mówiłem o kurniku i zwracałem się do wielu. To było w liczbie mnogiej mówione, prawda? Mówiłem, że samozwańczy nauczyciele powychodzili z kurników, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Chodziło oczywiście o prymitywne, cielesne podejście do Słowa Bożego. Chodziło o prymitywizm, o cielesność, o wyjście z tego prymitywnego podejścia do studiowania Słowa Bożego. Prymitywne podejście, czyli cielesność. Bez udziału Ducha Bożego Słowa Bożego się po prostu nie zrozumie. No, to choćby nie wiem, jak się czytało, nie wiem, ile razy by się czytało Słowo Boże, ile razy Biblię by się przeczytało. Można ją czytać w kółko i na okrągło cały czas. Przez rok można ją przeczytać na przykład 12 razy, jak się ktoś zaprze. Ale bez Ducha Świętego, jeżeli bez Ducha Bożego czytamy Słowo Boże, samemu nie zaczynając od swojego serca, od tego, aby te serce otworzyć dla Ducha Bożego, aby je wyczyścił, zdezynfekował, aby w nim prawdziwie zamieszkał, to nie będziemy rozumieli Słowa Bożego. I o tym ja mówiłem, że ci samozwańczy nauczyciele, używałem oczywiście liczby mnogiej, mówiłem o wielu nauczycielach różnych, różnej maści nauczyciela, o tym mówiłem. Chodziło o prymitywizm. O to chodziło. To był symbol, to była przenośna. Oczywiście jeden z ludzi, który jest bardzo wrażliwy, nadwrażliwiony, przewrażliwiony, można tak powiedzieć, oversensitive, tutaj to tak nazywamy, overreacted, czyli oczywiście reakcja jego była niesamowita, to są te przysłowiowe nożyce, które się odezwały na stole i wziął to do siebie. Ani żaden znawca Biblii, ani nie czyta tej Biblii, nie studiuje w Duchu Bożym, więc on po prostu nie rozumie, co czyta, nie rozumie, co studiuje, ale on się odezwał, słuchajcie, i wziął to do siebie jako atak. I okazuje się, że ten człowiek gdzieś tam rzeczywiście pracuje w jakimś kurniku. Słuchajcie, no przecież to jest po prostu scenariusz na jakiś serial komediowy. No. Przecież zupełnie, zupełnie te słowa nie były, nie opisywały, nie piętnowały pozycji społecznej czyjejś. Przecież to nie o to chodziło, tu chodziło o prymitywizm. Równie dobrze mogłem użyć innego porównania, że ktoś wyszedł z nory, albo z ciemnicy, albo nie wiem, jakbym powiedział, z jakiejś kopalni, to co, to górnicy by się obrazili tak na mnie, że mówię o kopalni? No, słuchajcie, no come on guys, no przecież to jest zakrawana, to jest żenada po prostu, no żenada, no absolutna żenada. Ten sam człowiek zresztą niedawno, jak pamiętam, wkleiłem, załadowałem film o dwóch świadkach, notabene opisałem tych dwóch świadków dokładnie tak, jak opisuje to jedna z najbardziej popularnych Biblii w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie, ESV, English Standard Version, tak to się nazywa, i w komentarzach, w objaśnieniach, które tam profesorzy w tej Biblii opisują, bibliści, znani, bardzo znani, szanowani, jest dokładnie taki sam opis dwóch świadków, jaki ja przytoczyłem, prawda? Bo to jest powszechnie znana wiedza, ale ten człowiek akurat wziął to też wtedy do siebie i powiedział, że ja go biorę za cel, ponieważ podobno w ten sam dzień, rok później, wkleiłem
świadków w ten sam dzień, co do dnia, rok później po tym, jak on wkleił swoje nagranie. I to miało dowodzić, że ja go biorę sobie za cel. I teraz też poszedł gdzieś tam podobno do jakiegoś kurnika i zaczął coś nagrywać, że ja sobie jego biorę za cel. No kompletna bzdura i nieporozumienie. Ja nigdy nie oglądałem jego nagrań, nigdy nie będę oglądał jego nagrań, dopóki ten człowiek się nie nawróci i nie zacznie naprawdę w Duchu Bożym studiować Słowa Bożego. Więc o czym my tutaj rozmawiamy? No, przepraszam. Szanuję wszystkich ludzi, kocham wszystkich ludzi,